Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiejsza wiadomość, która się ukazała na temat Odry, mrozi krew w żyłach każdego wędkarza. Po prostu 200 ton ryb. Podano, że 200 ton ryb zostało wyłowionych. Co najgorsze, że sporo ryb jeszcze zalega w tych rękawach, które ustawiło wojsko i straż pożarna. I to tak naprawdę jest podobno czubek góry lodowej. Większość z tych ryb zalega na dnie i no, nie idą wierzchem i nie da się ich na taki pierwszy moment wyłowić i może dojść do kolejnej katastrofy ekologicznej, bo te ryby za chwilę zaczną się rozkładać i zaczną znowu truć Odrę, znowu zaczną truć rzekę i co najgorsze, że wtedy to spowoduje przyduchę i te ryby, które teraz wytrzymały, prawdopodobnie już sobie nie dadzą rady. Kolejny raz nie dadzą sobie rady. No, to co się zapowiada, naprawdę brzmi groźnie. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ja Wam jeszcze pokażę. Jestem oczywiście u siebie. Jestem nad Wisłą. Tutaj nie mamy na szczęście żadnych śniętych ryb, ale nie do końca nie obyło się tutaj bez różnych przypałów. Jak pamiętacie, ostatnia taka katastrofa ekologiczna, można powiedzieć, w Warszawie i to wszystko, co spłynęło do Torunia i by mogło się wydawać, że nie miało to znaczenia, przeszło to echem, nic się niby nie stało. A zwróćcie uwagę, jestem teraz w miejscu, gdzie jest zimowisko ryb. Tutaj w zimę nie można łowić i tutaj jest mnóstwo ryb, a co ciekawe, jest tutaj zawsze mnóstwo kormoranów, nawet w lato. Są też inne główki i taki port niedaleko tutaj, w którym jest mnóstwo kormoranów. Po tej katastrofie, która była w Warszawie i dotknęła też m.in. Toruń, ta fala tutaj tego syfu przeszła przez Toruń, okazało się, że wypędziło to kormorany. Nie ma kormoranów. Tutaj już jest zero kormoranów i takie miejsca, były takie kilka główek, gdzie tych kormoranów było pełno i tych kormoranów nie ma. A co to oznacza? Starsi wędkarze zawsze mają na to jeden głos. Nie ma kormoranów, nie ma ryb. Coś musiało się wydarzyć, że te kormorany po prostu się przemieściły. Coś im nie odpowiada albo właśnie ta populacja ryb jest mała. I tych leszczy, dużych leszczy też nie mamy. Naprawdę, żeby złowić w Toruniu duże leszcze, to graniczy z cudem. To nie jest wypracowane, tylko to graniczy z cudem. A to, co się stało na Odrze, to jest po prostu nieprawdopodobny przypał. I chyba nikt się nie spodziewał, że taki przypał będzie duży. Na pewno ta osoba, która wypuściła to chemikalia, też się pewnie tego nie spodziewała. Ale co najgorsze, że to właśnie może być dopiero początek i to ta druga fala dopiero może dojechać ryby do końca. No, nie zapowiada się to dobrze i miejmy nadzieję, że to się nie sprawdzi. Już pojawiły się filmy, że chłopacy pływają na echosondach i jest mnóstwo żywej ryby. Ryba też zaczęła gonić na główkach. Widać, że się ryba spławia, no ale no, to i tak jest katastrofa, to i tak jest przypał i na pewno jeszcze usłyszymy o Odrze dużo niemiłych rzeczy. No, jedno jest dziwne, nie wiadomo czemu to tak długo jest niewyjaśnione, to już jest kilka tygodni, a zapowiada się, że idzie kolejny przypał i ciekawe jak na to będzie, jaka będzie na to reakcja. No, nie zapowiada się to dobrze. W każdej sytuacji jednak warto doszukać się pozytywów i pozytywne jest bardzo to, że wędkarze stanęli na wysokości zadania, bo informacje, które się pojawiły, to już naprawdę kilka tygodni temu i bardzo szybko się pojawiły i bardzo dobrze. Bo sobie wyobraźcie, co by się stało, gdyby nie media społecznościowe. Podejrzewam, że większość wędkarzy, większość ludzi by tego nie wiedziała. Tylko lokalsi, tylko wędkarze z nad Odry i lokalna społeczność pewnie by o tym wiedziała. Może gdzieś by tam się echem coś obiło na resztę kraju, a tak dzięki mediom społecznościowym naprawdę wybrzmiało echo bardzo głośno. Bardzo dużo materiałów się pojawiło na temat Odry i bardzo dobrze. I chwała za to wędkarzom. I w wielu kwestiach jest tak, że nie możemy się doprosić wielu rzeczy, a tutaj naprawdę ta informacja szybko zadziałała i trzeba właśnie tak robić. Trzeba jak najwięcej materiału umieszczać, żeby szło to w świat i żeby się wszyscy o tym dowiedzieli. Może dzięki temu zostaną te ryby chociaż po części uratowane, ale jak wiemy, padły ogromne sumy, mnóstwo bolenia, mnóstwo leszcza, no ale przede wszystkim też te ryby, które są najsłabsze, czyli narybek i te małe i średnie ryby, których jest najwięcej, a ta właśnie populacja darzy rzekę w kolejnych latach, no ale to już jest skasowane do zera praktycznie, z tego co wiadomo i z tego co widać. Miejmy nadzieję, że
to, co zostało, to, co te życie, które zostało, będzie do ogarnięcia. No, naprawdę można tylko współczuć chłopakom z nad Odry, bo na pewno czeka ich wiele, wiele lat chudych sezonów. To już nie będzie to co kiedyś. No na przykład rozmawiałem z chłopakami z nad Odry, to tam nie jest wyczynem złapanie 8-10 boleni w jeden dzień. Było oczywiście, to się naprawdę zdarzyło na każdej wyprawie boleniowej. Jak ten boleń żerował, to można było 10-15 sztuk nawet złapać jednego dnia. Powiem wam to, na warunki toruńskie jest to rzecz nieprawdopodobna. Jak się złowi jedną, dwie ryby na wypadzie, to jest naprawdę super. Ci, co chodzą za boleniem, to mają 15-20 sztuk w ciągu roku, a to, co się u nas robi w ciągu roku, to u was na Odrze się robiło nawet jednego dnia. Jak ktoś zna rzekę, to mógł tych boleni po prostu tam łowić bardzo dużo. Podobnie z sumem. Jest, ale pięknie ryba pogoniła. Zobaczcie, co za miły widok. Podobnie z sumem. No, Odra to, jak tam są zawody sumowe, to tam praktycznie każda ekipa łowi sumy. A tutaj znam chłopaków, którzy jeżdżą na sumy i bardzo często zjeżdżają bez ryb, bez kontaktu. A tam naprawdę na Odrze widać, co... No po prostu potencjał tej rzeki był okrutny. Ile tam było ryb. Miejmy nadzieję, że to będzie jeszcze do uratowania. I miejmy nadzieję, że ta fala, która się przemieszcza, na pewno ona się rozpuściła, ale że po prostu nie wyrządzi szkody na zalewie szczecińskim. Bo to, jak wiemy, to jest przepiękna, duża woda, ogromna, i ta fala po prostu nie będzie szła tak rzeką jak normalnie na rzece, tylko ona tam na pewno na dłużej przystanie i tam może się siwy dym zrobić z tego. A co jest najlepsze, że w tym artykule, który dzisiaj czytałem, jeszcze jest taka informacja, że to, co zejdzie do Bałtyku, może zagrozić nawet kąpieliskom, że zostanie zakazana kąpiel w Bałtyku. No to jest rzecz nieprawdopodobna. Tak naprawdę pewnie to jest czubek góry lodowej, to, co się tam naprawdę stało. I podobnie z tymi rybami, że widzimy tylko ułamek procenta, to, co pływa na powierzchni, a być może prawdy się nie dowiemy, a skala tego jest przerażająca i pewnie nie wyjdzie na jaw, jakie to jest duże. Gdyby nie te ryby, które płynęły, to i które były pokazane przez wędkarzy, to byśmy naprawdę mało wiedzieli. Póki co śmiało można rzec, że Odra jest rzeką śmierci. Po prostu tyle ryb, co tam się wytruła, to z tego, co już wiadomo, jest to największa ekologiczna katastrofa dotycząca wody, ale chyba i nie tylko, w środowisku naturalnym. Naprawdę populacja ryb tam została wybita totalnie, prawie. Ciekawe, ile z tego zostało. Pewnie jest to trudne w ogóle do oszacowania. Póki co no, jest totalny przypał i zobaczymy, co będzie. No, naprawdę coś niesłychanego. Współczuję chłopakom i nie dziwię się ich emocjom wyrażanych w internecie, bo to, co wydarzyło się na Odrze, jest po prostu no, totalną katastrofą. I to pewnie na wiele, wiele lat, pewnie z 5-10 lat to będzie się odradzać. Jedyna pozytywna sprawa, która płynie z tego całego zdarzenia, jest to, że wędkarze i lokalni ludzie się po prostu połączyli i nawet zaczęli działać przed służbami. Chwała im za to. Uważajcie na siebie i miejmy nadzieję, że ta solidarność ludzka spowoduje, że jakoś się nad tym zapanuje i ta Odra się oczyści. Ale to na pewno nie będą łatwe sezony dla chłopaków i wszystkich tych, którzy są związani z Odrą. Życzę wam wszystkiego dobrego i trzymajmy się myśli, że będzie dobrze. Siemano.